Torcik! O! Szkoda. Dobra, Bajc. Gryź, kurde, gryź. Nie bierz jeńców. W sumie Reksio lubi kurczaka, ofa. Ale to nic i tak padnie zaraz, mam nadzieję. No. Dobrze nam poszło. Już? Okej. On... Fak, nie mogę się trochę przyzwyczaić do tej szybkości. O Jezu Chryste. Ohoho, super! O to mi chodziło. Ile będzie expa? Tak, tak. Proszę nie miej teraz niczego zjebanego. Kurde, gdyby tak miało jeden mniejszy level, ten nie level, HP, to by było kurwa niezłe. Simon, bierz tą rybę. Chyba możesz go rozwalić, nie? Tak jest. No więc, o czym by tutaj pogadać, kiedy ja tutaj zapierdzielam tego rybaka? Nie wiem. No, kiedy będzie druga odznaka w następnym mieście? Trochę nam zajęło czasu, by się tam dostać. Czy my nawet jeszcze tam nie jesteśmy, czemu ja mówię w ten sposób? Pichuj. W sumie dałby radę Simon, ale zaraz kurde jakimś elektroszokiem akwalić to. Przecież Mudshot ma. Zapomniałem. No. I tak, by the way, no tak jak powiedziałem, ja zbytnio nie pamiętam tego, jak wszyscy liderzy się nazywali i tak dalej, no nie. Tak więc będę musiał sobie to przypominać, jak będę po prostu z nimi się lał, nie? Tak jak powiedziałem, najbardziej grałem w geny 1, 2 i 3. Od czwórki wzwyż już nie aż tak bardzo. W sumie to też, jak tak sobie myślę, to wcześniej coś, co powiedziałem, już kilka nawet części wcześniej, to chciałbym tak zrobić Nuzloka z X, Y i tak dalej, no nie z tych gier na 3DS, ale niestety potrzebuję do tego New 3DS-a i musi być zmodowane. Bo inaczej, kurde, nie z Silku, no dobra. No niestety nie, nic inaczej z tym nie zrobię. Tak więc no, trzeba będzie, kurde, zbierać kasę na tego New 3DS-a. Bo myślę, że już, jak już to, kurde, kupię go używanego. Ponieważ, no, wiem, że jak go się zmoduje, to jest możliwość nadawania tego, no, że ci obraz będzie się pojawiał poprzez użycie routera, co jest dziwne, ponieważ wiem, że na PSP jest taki program, jak się on nazywał? Tak czy siak, że podłączasz konsolkę pod USB i ten, będzie ci wszystko widać było. No ale oczywiście do dźwięku trzeba będzie, kurde, przypiąć ten kabel od czego? Od mikrofonu chyba? Do konsoli i do komputera, żeby był też dźwięk, bo inaczej nie zadziała ci to. Wkurzające, wiem. Tym bardziej dlatego, że w moim komputerze jest tylko wejście na słuchawki. Będę musiał sobie kupić kartę pod USB. Mam nadzieję, że to jakoś specjalnie by nie wpłynęło na jakość, ale kto wie, kurde. Wyszłoby, żebym zmarnował jakieś 120 euro na konsolę. Chociaż nie wiem, czy to tam marnowanie bym nazwał marnowaniem. Chociaż mam już zwykłego, starego 3DS-a. Jakbym, kurde, mógł nagrywać normalnie to, co się dzieje na tej konsoli, na tym old 3DS-ie, to już bym od dawna, kurde, zrobił jakiegoś Nuzloka z XY albo Sun i Moon. No ale niestety.
Stary 3DS ma trochę słabe flaki w porównaniu do nowego. No i nie ma też tego, tej gumki analogowej dodatkowej i triggerów. Więc no, hell yeah, czyż to nie fajne. Jestem ciekaw, kiedy Simon ewoluuje. Nawet nie zobaczyłem w internecie, ja pierdzielę. Nawet kurde Google tłumacza nie włączyłem. Ja pierdzielę, dobrze mi idzie. Z tłumaczeniem tej gry. Mam nadzieję, że nikt nie będzie się tutaj pieklił z tego powodu, że coś źle tłumaczę czy coś. Ale to nie jest łatwe zadanie, szczerze wam powiem. Dobra, ciebie muszę zmienić. Jesteś ziemny, tak? Simon może ci tylko coś zrobić. Zabił kurde Drakulę, to ciebie zabić też może. Gnido mała. Ech. Przydałby mi się Giga Drain. Nie wiem, czy on się tego uczy. Oczywiście, teraz nie trafiaj, nie? Jak ja nienawidzę kurde celności w tych grach i uników. Wkurzające strasznie. Jest. Dziękuję. O, Fibas. Dobra, niech... Dobra, ty go ubij, tyle. Wow, jakie straszne. Nawet nie będę musiał w sumie potiona teraz używać. By go uzdrowić do końca. Wystarczy, że zaabsorbuję życie tego, tej biednej ryby. I później wrzucę na patelni i zjem. Albo nie, bo przecież on ma obniżoną celność, więc teraz będzie kurde co drugi cios chybiał. Ale hej. Może ewentualnie. O, cholera jasna. Nie chcę mi się iść teraz na wykłady wieczorowe, ale hej, jak trzeba, to trzeba. No, od razu powiem wam, że... No, dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj rano miałem 3-godzinny wykład, to od 9 do 12. I teraz o 5... Teraz ma... Magikarp! Kurde, kolejny Fibasa od Magikarpia nie umie rozróżnić. No kurde, czy wy jesteście ślepi? Wiem, że wasze sprajty mają zamknięte oczy, ale do cholery jasnej. Razor Claw. To chyba krytyki zwiększa nieco. Tak, widzicie, znam się na moich bogach. Jest Eterna City. Chwila. Od razu Eterna City. Okej. I... To chyba tutaj będzie z tym podziemiem. Dobra, niech będzie. W sumie no, na razie nie będę wyjaśniał, czym to podziemie jest, ale... Mniej więcej powiem, że można tam dostać dużo fajnych przedmiotów. Warto tam siedzieć. Między innymi też można dostać skamielinę, którą już mam. Item take, item give. Switch Beach. W sumie nawet nie będę musiał ten trenować teraz. Właśnie, kurde, nie powiedziałem o tym. Chyba nie powiedziałem, ja pierdzielę. Powinienem jakieś notatki mieć obok, żebym nie zapominał o tematach, które chciałbym poruszyć. Tak więc no, jeżeli chodzi o montaże treningowe, no nie, czy to już powiedziałem, nawet sam nie wiem, tak czy siak. Powiem jeszcze raz, tak na wszelki wypadek. Jeżeli chodzi o montaże treningowe, no nie, że tam przyspiesza mi tam się dzieje magia. Otóż ile? 500, tylko 500 za kurde skamielinę. Tak więc no, to co chciałem powiedzieć. Myślę, że będę to robił oddzielnie. Nie będę tego wklejał do filmików, ponieważ same montaże jednak czasami trochę zajmują, a przyspieszanie tego w Sony Vegasie ma trochę, ma parę limitów. Na przykład myślę, że z, o właśnie, z tego półgodzinnego mojego grindowania, oczywiście
turbomodem trzymając spację. Myślę, że dla Vegasa to by było jakieś 5-6 minut, coś takiego, jakby się przyspieszyło to na maksa. Niestety bardziej nie da się tego zrobić. Tak więc no, a wiecie, robię to dlatego, żeby nie było, że oszukuję czy coś w ten deseń, no nie. Bo wiem, że niektórzy zaraz będą się czepiać tego, że trenuję poza sesją i że być może tam Pokemony mi naprawdę padają, a ja sobie z tego nic nie robię, no nie. Żeby było. O mój Jezu, czy nie mogę, kurde, pogadać normalnie? Zawsze ktoś musi przeszkadzać. Hej Maciek, przyszedłem tutaj zobaczyć statuę Pokemona, zabiorę cię tam. O mój Boże! Tak czy siak, no wiecie, przy okazji te montaże treningowe będę wrzucał razem z tymi, z pierwszą sesją, która ma... z pierwszym odcinkiem, który właśnie, przed którym ten montaż był. Co jest? Co więc to jest statua tego Pokemona całego? Kształtuje świat... kształtuje czas i przestrzeń naszego świata w spirali, która się przekręca czy coś. Spotkany w Sinnoh Pokémon czasu i przestrzeni. Mit Sinnoh to jest... ta prawda potrzebuje inwestygacji. Przepraszam, odsuńcie się. Jakbyś, kurde, nie mógł nas ominąć, tam na dole są schody. O, hej. Kiedy tak na ciebie wpadłem, coś, jakaś inspiracja we mnie też wpadła. Łatwy sposób, by stać się trenerem, tak to. Okej, słuchaj. Kurde! Upewnij się, że każdy twój atak uderzy. I unikaj ataków przeciwnika. To jest energię, RNG, wiesz o tym. Jeśli to zrobisz, nigdy nie przegrasz, będziesz niewidzialnym trenerem. Tak czy inaczej, sprawdź tą statuę. Nie chce mi się. Z tymi durniami cosplayerami nawet nie chce mi się gadać. Hej, kolejny raut. Może kolejnego tego. O, chwila. A, kurde, drzewko muszę ściąć. Ach. Właśnie kolejnym problemem Sinnoh jest to, że HM-y są tutaj o wiele bardziej wkurzające niż zwykle. Będzie ukryty przedmiot? Chyba gdzieś był normalnie. Tam chyba był, o ile dobrze pamiętam. Dobra. Cholera. Chciałem do kubka powiedzieć przepraszam, no błagam. Co ty, nie, Rał? 2-1-1. Na pewno 2-1-1, bo już Rakubę zgubiłem. Tak. Tutaj wiem, że też poukrywane są itemy. O, tam jest trener. Naruto. Okej, okay. Co? O, Poliwrath, okej. Okay. Chyba będziemy mieć kolejny comeback. Tylko najpierw. Śpiewaj. Na Eurowizję! Będziemy mieć kolejny kombat, mi się wydaje. Tylko że tym razem to będzie bok, którego nie użyłem. Ale był w moim boksie. Więc to się liczy. Mam nadzieję, że też będzie ten Poliwrath miał jakiś przedmiot dobry. Pist! Chyba ostatni raz bawię się aż tak mocno z tym catch rate'em. Trochę za łatwo jest teraz łapać poki. Oczywiście. Gaś. Mi. Ca. Senpai! Tak, i senpai to też i chłop, i baba może być. Węgiel od Lareksia się przyda, bo to zwiększa ataki ognise. Znowu. Spada, już ci nie potrzebuję. Kurde, lalka, syknij na niego jakimś kłaczkiem czy coś. Właśnie. Poliwrath.
Dobra. Pójdźmy do tego, do peceta i zobaczmy, co on takiego ma. Mam nadzieję, że coś ma. Czy mogę, kurwa, zrobić coś bez żadnego przerywania? O, to coś, co masz. Czy to Pokédex? O, to przynosi parę wspomnień. Przepraszam, jak masz na imię? Okej, hej Maciek, będę pamiętać to imię. Jestem Cycfia! Jestem trenerką tak jak ty. I studiuję mitologię Pokémonów tak tylko dla siebie. Bo jestem ciekawa. Tutaj w Eterna City jest statua starego Pokémona. Czy już ją widziałeś? Według mitu jest ekstremalnie potężny. Kto wie, może go kiedyś spotkasz, kiedy będziesz podróżował z twoim Pokédexem. Ponieważ Pokédex jest kluczem do wszystkiego, a nie tylko jakimś rzechem bezużytecznym. O, wiem, spróbuj użyć tego, to będzie pożyteczne, pomocne. O. Może i będzie, ale nie na dłuższą metę. Pamiętaj, Hidden Move Cut może być użyty podczas chodzenia po... no... wiadomo czym. Czemu na przykład nie może Rexio Fire Fangiem spalić tych cholernych drzew? Bo może nie odrosną, jak się kurde pójdę na chwilę do peceta i wyjdę z niego. Pozwoli ci pójść do miejsc, które wcześniej nie mogły być przez ciebie dosięgnięte. To jest ważne do wypełnienia twojego Pokédexa, czyż nie? Więc no, powodzenia. I jeszcze jedna rzecz, proszę pozdrów profesora Rowa. Ładną kieckę masz. Team Galactic Eterna Building, we want your Pokémon. Banda idiotów. Myślą, że kurde te zasrane drzewka im pomogą. Oczywiście teraz już im nie pomogą, bo mam HM-a. Z cięciem. Tak więc no, Cycle Shop. Gdzie jest sala? Tutaj jest. Ty mnie pewnie nie przepuścisz, nie? Przepuścisz? No. O, dobra, Cycling Road, to ma sens. Niech będzie, dam wam to. Eterna kondomy. Name rating services available. Tutaj name rater jest. W sumie nawet nie widziałem. Cycle Shop. Tak więc... może jest coś jeszcze do roboty takiego? Underground Man's House! Jest! To chciałem prędzej czy później zobaczyć. I am the first to have gone underground and dug some tunnels. Możesz mnie nazwać podkopułowym człowiekiem. Wszyscy tak robią. Dam ci prezent. Lepiej się jego trzymaj i dobrze go użyj. Explorer Kit to jest to. Mój prezent dla ciebie, Explorer Kit, zabierze cię natychmiastowo do podziemia. Będziesz mógł bawić się tak jak dzieci kiedyś w kopalniach. Będziesz musiał tylko jej użyć i wtedy będziesz w tunelach. Podziemie jest innym światem, gdzie możesz to zrobić. To i jeszcze inne rzeczy. Pozwól, że będę cię uczył, byś był pełnym kurde spelunkierem. Nie, niech będzie. Nauczę cię... będę cię uczył, dając ci misję. Najpierw pójdź do tego undergroundu i dobra, wiem. To jest bardzo przydatny przedmiot. Zaraz wam pokażę, gdzie, co z tym chodzi. Mail? Battle? A, tutaj. Ja pierdzielę. No, rzeczywiście. Jezu Chryste! Nie mogę w jego domu wykopać wielkiej dziury, co to ma być za zabawa? To dobra, wykopię na drodze i będą kurde autostrady jak na Polsce. W Polsce raczej. O, DS Wireless Communications. Niech będzie. Saving a lot of data! Co kurde zrobisz? Może Oval Stone znajdę tam, ale by było zajebiście. Chociaż co wątpię, mimo tego, że to jest kamień, a w podziemiach raczej kamienie się znajduje, pewnie Oval Stone'u nie znajdę. W sumie jestem ciekaw, czy tam przedmioty też są losowe. Osiedl. No i fajnie, będziecie musieli na małym ekranie to oglądać. Co ty tu kurde robisz? Wypierdzielaj, wciąż jestem na ciebie zły za Azurę.
Hej Maciek, czy to twój pierwszy raz tutaj? Chwila, a może? LCD's layout. Main screen first. O, dobra, zajebiście. Tylko, że nie będę mógł rozróżnić, który to jest ekran dotykowy, a który nie. No, to będzie na ten tutorial. Witaj w podziemiach Sino, gdzie najwięksi twardziele przebywają. A gdzie to jest, zapytasz? Czy radar nie wygląda... Czy radar nie powoduje, że to jest oczywiste? To jest gigantyczne podziemie... Podziemny... Network, czyli no... No, internet... Nie wiem... przejść pod Sino. A co ja robię w takim miejscu? To jest trochę ciężkie do odpowiedzenia. No cóż, możesz zrobić tutaj cokolwiek tylko chcesz. Czyli no, możemy zdobywać przedmioty, możemy sekretne bazy też robić, ale tym nie będziemy się dzisiaj ogólnie tej serii tym bawić. Na przykład możesz wykopać skarby i sfery i... O, sfery to też gówno. Możesz bawić się z twoimi przyjaciółmi. Jak w błocie i świnie w korycie. Powinieneś porozmawiać z Underground Manem w Eterny City. Muszę już iść. Widzimy się potem. Wow, też bym tak chciał zlewitować. I przy okazji, to miejsce jest bardzo, bardzo zlagowane, ponieważ... No, odpowiadanie, ten, sterowanie moją postacią jest trochę zlagowane. Siema, dasz mi coś? Get goods. O. Pokeflower, Bunary Doll. A to są ten, do tajnych baz, więc nie. Fuck this. Bezużyteczne. O kurde, moment. Właśnie. Tak więc pokażę wam mniej więcej na czym... Ja pierdzielę te sterowanie. Na czym to polega. Tuż na tej mapce są punkciki, które się świecą. Jak się tutaj dojdzie, to trzeba kliknąć w touchscreen. Podejść do takiego. Możemy wykopać różne fajne rzeczy. W ten sposób. I to od razu mówi nam, ile mamy tych rzeczy. Mamy 3 kropki, co? O, tutaj jest notatka. Digging treasure and spheres. Czyli tak, no możemy tutaj itemki wykopywać i sfery, ale sfery dla mnie są bezużyteczne. Jedyne, co robię, to tam za sfery dostajemy jakieś tam duperele do sekretnych baz, ale to jest niepotrzebne. Tak, mamy młotek, mamy kilo, w kilo bardziej zagłębia się w ziemi, ale kryje małą ilość terenu, a młotek odwrotnie, kryje dużą ilość terenu, ale niezbyt głęboko się z nim dokopiemy, więc trzeba uważać na to, jak ziemia wygląda, nie? Tak więc no, na przykład jak jest taka brązowa, to znaczy, że wystarczy raz, dwa razy pieprznąć i... będziemy widzieć, co tu jest, a jak taki kamień jest, to raczej kilof się przyda. Normalnie jak Minecraft, o! I za każdym razem też, jak czegoś używamy, to tutaj jak te kraki pęknięcia raczej dojdą do samego końca, to będzie game over i wszystko zostanie rozwalone. Przy okazji, żeby wydobyć przedmiot, trzeba go wykopać cały. Dobra, więc... Let's do this. Fajna sprawa, można kamienie ewolucyjne wykopywać. Z kamieliny? Żeby mi wystarczyło ruchów. Wyjebiście, to jest... Nawet nie wiem, co to za skamielina. To miejsce jest bardzo przydatne. Gdzie jest tamten kurde... A, nieważne. Skull fossil, to jest... Kranidos, można z Kranidosa sobie z tego zrobić. Tak więc mam wybór, albo Shieldon, albo Kranidos. Flower trap? O mój Jezu. O mój Jezu, zablokowałem się! Nie mam z... Co z mikrofonem? Gówno jebane. Use internal noise sample. Mic hotkey. Okej, okay, chwila, muszę sobie ustawić hotkey, gdzie jest sound hotkey.
Increase speed. Microphone. O, na minusie. Nie, numpad minus już jest zarejestrowany. Cholera. 5? Dobra. Tak to się robi. Nawet nie muszę dmuchać w mikrofon. Nawet, kurde, nie macie zielonego pojęcia, jak to jest straszną rzeczą. Kurde, interakcja poprzez emulator z mikrofonem DS-owym. To jest okropne. Więc tak, czego tutaj konkretnie szukamy? Czegoś fajnego. Może, o właśnie, tych nie chcecie uderzać, bo one ten, pęknięcia poszerzają. Kurde! O! Ale to głupia sfera, mi to nie jest potrzebne. A dobra, wykopię. Może sprzedać to da się. Nie jestem pewien, nie pamiętam. O, fuck. A tutaj, kurde... O, sfera. Niech będzie. Ale jak widać... Bardzo często dostajemy bezużyteczne gówno. I te sfery mogą rosnąć, nie? Można je gdzieś tam zakopać i one będą rosnąć. Ale jak to działa, nie mam zielonego pojęcia. Ponieważ mnie to nie obchodzi. Okej, wiem, wiem. Może pobawię się trochę w podziemiu. Cholera. O, kolejna sfera, nie obchodzi mnie to. Nawet... O! Light clay chyba. To jest fajna sprawa, bo... Kurwa, nie. Bo to... co to robi? Przedłuża... o, i sfera, dobra, nieważne. To przedłuża trwanie takich tych rzeczy jak light screen, reflect i tak dalej, co? Pales, to też sfera, cholera jasna, niech to. Same śmieci mi się trafiają na razie. 4. Dobra. Kolejna sfera, nie obchodzi mnie to. O, red fragment, czy jak to tam się zwie. To jest przydatne dla move tutorów. Cztery przedmioty, ja znalazłem tylko jeden przydatny, no błagam. No trudno. Czego ja tu szukam w sumie? Może oval stone można tutaj znaleźć. A tutaj pułapka jest, można zrobić... O. Nieważne. Te pułapki też wkurzające są strasznie, ale co zrobisz? Tutaj. Jeszcze to wykopię i tamto wykopię i zobaczymy. I będę już powoli kończył, bo już... 2 godziny 35 minut gry. W sumie mogę zrobić tak. O cholera. Chciałem powiedzieć belka nośna, ale gdzie kurde... Jaka belka w podziemiu? Cholera. O, sfery wypierdalaj. Kolejna sfera wypierdalaj. Kolejna wypierniczaj. O. O, cholera. O! Hard scale! No, już mnie nie obchodzi. Zajebiście. Bo te kurde zlagowane sterowanie mi przeszkadza. Dobra, tutaj mogę młotem się zabawić. Wypierdzielaj. O, dobra. Wszystko zostało wykopane. Szkoda tylko, że to wszystko jest bezużyteczne. A dobra, jeszcze. Jeszcze 5 minut. W sumie lubię podziemie, bardzo fajne miejsce. Czuję się w swoim żywiole. Tak, wiem. 4 items confirmed. O, jeden item bezużyteczny. W sumie to ja tutaj zawsze... najczęściej po skamieliny przychodzę. O! Blue fragment. Czy... shard raczej.
Tak, i oczywiście, żeby dostać przedmiot, trzeba go wykopać w całości. Nam jeden pikselek, chociaż jest przykryty, to gra nam tego nie zaliczy. Blue Shard. Gdzie jesteś? Kurde! Jest więcej, kurde, kopalisk. Wykopalisk raczej. Nie ma tutaj nigdzie? Dobra. W takim razie jeszcze jeden, już uciekam stąd. Co za dużo, to niezdrowo. O, jest. Hell yeah. 3. Żeby to było coś fajnego. O. Mam nadzieję, że to co... O! Chyba sobie jajo robicie. Czasami ta gra jest niesprawiedliwa. Oval Stone, kurwa! Nawet nie wiem, czy można tu go zdobyć. Czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Dobra, walić to. Spieprzam stąd. Skarby? Tak, biorę wszystko. Go up. Fajne miejsce. Może jeszcze tutaj trochę poza sesją posiedzę. Może uda mi się ten Oval Stone znaleźć, ale nie jestem pewien. Przy okazji LCD layout tam top first. Po raz kolejny. Okej, okay, no to myślę, że już to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę sesję. Więc tak, w następnej sesji rozwalimy kolejną liderkę, która stała przed salą, widziałem. I no, pójdziemy dalej z fabułą. No i w sumie nawet nie będę musiał grindzić ich wszystkich. I git. Tak więc no, save'nę tutaj. Mam nadzieję, że wszystko się nagrało. 2 godziny 39 minut nie może zostać zmarnowanych. Dobra. No to w takim razie widzimy się następnym razem. Jeszcze tutaj Excela zapiszę. Oczywiście kiedy z Excelem się bawię, to gra się spowalnia, ale dobra. To był PG, do następnego razu. Cześć!